czym jest dla mnie chiński maharadża? Dla mnie chiński maharadża to moje pierwsze 6-5. Mnie się wydaje, jak patrzę tutaj na ludzi, którzy się wspinają, że to jest droga taka sześćpiątkowa, którą właśnie oni sobie zaliczają jako swoje pierwsze 6-5, czy robią jako swoje pierwsze 6-5. No jest to droga dziwna, bo jak pierwszy raz przystawiamy się do tej drogi, to wydaje się abstrakcyjnie trudna. Natomiast z każdym powtórzeniem ta droga staje się łatwiejsza, bowiem wymaga ona takiego bardzo precyzyjnego stania na nogach. No i ćwiczymy to stanie na nogach i z każdym tym powtórzeniem ta droga jest łatwiejsza. I dlatego chyba wiele osób tą drogę robi jako swoje pierwsze 6-5. Poza tym, czym jest dla mnie ten chiński maharadża? No historyczną drogą. Pierwsze 6-5 w Polsce. No i ma swoje przejście solowe, które dla mnie jest czymś abstrakcyjnym. Chiński maharadża ma charakter, jest symbolem, zawsze ją chciałem zrobić. Myślę, że wiele osób ją chce zrobić, bo po prostu jest to droga, którą warto pokonać. Drogę chiński maharadża otworzył w 1984 roku na wędkę Piotr Szalony Korczak. Charakterystyczna nazwa została zainspirowana rozmową z legendarnym wspinaczem pokolenia kaskaderów Ryszardem Rikomalczykiem. Otóż Riko, kiedy Szalony wskazał mu wolne połacie ścian pomiędzy sinusoidą a rysą Babińskiego, wygłosił słynne zdanie: będę chińskim maharadżą, jak to zrobisz. Jak napisał Szalony w kultowym swoim tekście Epitafium Nowej Fali, słodki smak wina ojcowskiego, jakie wtedy spożywaliśmy, był smakiem pokusy. I rzeczywiście, droga padła już 2 dni później i ze swoim niezwykle technicznym i ciągowym charakterem stanowiła nową jakość we wciąż elitarnym stopniu 6-5. Obowiązkowe stało się prowadzenie dróg. Dlatego w maju 1985 roku Szalony wrócił na chińskiego maharadżę i po wyposażeniu drogi w stałe przeloty poprowadził ją. Odbyło się to w stylu RK, jeszcze wówczas uznawanym, czyli bez wyciągania liny z przelotów po odpadnięciu. Jednak największą sławę droga zyskała dzięki wydarzeniom, które miały miejsce 8 lat po jej pierwszym prowadzeniu. Otóż w czerwcu 1993 roku bez asekuracji pokonał ją Wojtek Kurtyka. Można to śmiało nazwać jednym z najsłynniejszych epizodów w historii wspinaczki skalnej w Polsce. Wojtek zaszokował wówczas młodsze pokolenia wspinaczy, które wprawdzie robiły już trudniejsze drogi, ale nie były w stanie powtórzyć jego wyczynu. I tak jest do dzisiaj. Został on niepowtórzony. A legendę drogi wzmocniła jeszcze książka autorstwa Wojtka, czy też, jak sam on ją nazwał, tirel wspinaczkowy, który otrzymał tytuł, a jakżeby inaczej, chiński maharadża.